Was w kolejnym odcinku programu Gwiazdy nie kłamią, którego premiera odbywa się zawsze w czwartek o godzinie 18. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, bardzo proszę, zróbcie to i łapka w górę oraz naciskajcie dzwoneczek, który zawsze powiadomi Was o tym, co nowego tam się pojawia. Dzisiaj znowuż powracam do wspomnień koncertowych z mojego kontraktu w Kairze. Tym wszystkim, którzy tutaj po raz pierwszy są, oglądają akurat ten program, to tylko przypomnę, że w 1991 roku byłam razem z mężem na kontrakcie zagranicznym w Kairze. Tam występowaliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu Sonesta Cairo, który należy do firmy amerykańskiej i jest na całym świecie sieć tych hoteli. Dzisiaj powiem o kulturze, o zwyczajach Egipcjan. Proszę Państwa, jeżeli Wy wyjeżdżacie w czasy, na przykład do Egiptu na tydzień czy dwa, no to trudno poznać dokładnie ludzi, miejsca, przebywacie gdzieś w hotelu. Ja jednak byłam kilka miesięcy, spacerowałam po tym 18-milionowym mieście, także myślę, że trochę poznałam ludzi i kulturę. I pierwsza taka rzecz to punktualność. My wiemy, że u nas dbamy o punktualność, staramy się dbać. Ja też wcześniej, jeszcze przed Egiptem, byłam na kontraktach w Szwecji i Finlandii, gdzie rzeczywiście ta dbałość o punktualność jest duża. Zawsze wiadomo, trzeba było występy zacząć o określonej godzinie, a tutaj coś wręcz przeciwnego. I taką sytuację Wam opowiem. Umówiliśmy się ze znajomym w holu hotelowym na godzinę 16 i przyszliśmy oczywiście wcześniej, czekamy, 15 minut nie ma, pół godziny nie ma, no zastanawiamy się, czy jeszcze czekać. No dobrze, poczekaliśmy godzinę, udaliśmy się z powrotem do pokoju i po dwóch godzinach, czyli o 18, dzwoni telefon, ten właśnie znajomy, pyta, dlaczego nie czekamy na niego. My, tacy zdziwieni, no mówimy, zeszliśmy potem właśnie do tego holu, mówimy, no przecież czekaliśmy na ciebie, a on nic nie odpowiada na to, tylko uśmiecha się, mówi, no nie czekaliście na mnie, no nic, pomyśleliśmy, że może jakieś żarty z nas sobie robi. Potem następna taka sytuacja, kiedy w pokoju hotelowym zepsuł nam się telewizor, wezwaliśmy też technika. Dziwna rzecz, przyszedł ze śrubokrętem, nie wiem, co on chciał tam odkręcać i za chwilę mówi, no przecież telewizor działa, a my mówimy, no nie ma głosu, a on na to, ale obraz jest. No i druga taka sytuacja, też nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Po pewnym czasie już myśleliśmy, że może ci ludzie w hotelu, nie wiem, żartują sobie z nas, Europejczyków. Też taka sytuacja, ponieważ no, w tym hotelu było kilka restauracji, w każdej z nich występowali artyści z różnych stron świata. W tej naszej włoskiej po raz pierwszy miał występować zespół, czyli my, i nie było jeszcze sceny. I mąż poszedł do menadżera i poprosił o to, aby zrobić taką scenę. No dobrze, oczywiście zrobimy jak najbardziej. I po tygodniu, po dwóch, mąż ciągle pytał. Menadżer uśmiechnięty zawsze odpowiadał, że będzie. I jeszcze takie słowo, inshallah. No to my też nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi, ale potem dowiedzieliśmy się, że to jest
jeżeli ktoś coś ma zrobić, to odpowiada inshallah, czyli to jest uzależnione od Boga, czyli wszystko w rękach Boga. I oczywiście scenę nam zrobiono, zresztą bardzo, bardzo ładną, ale kiedy? 2 miesiące przed naszym odjazdem. Czyli tak to tam wygląda i wcale nie wynika to z jakiejś złośliwości tych ludzi, tylko po prostu to są takie zwyczaje, taka kultura, nie należy się denerwować za bardzo. Co jeszcze chciałabym dzisiaj powiedzieć o grupach społecznych, jakie występują w Egipcie? Tych grup jest bardzo dużo, nie wiem czy 10, czy może więcej. U nas, czy w Polsce, czy w Europie nie zauważa się różnic, jeżeli idziemy czy ulicą. Tam natomiast są różne dzielnice od tych takich najbogatszych. Tutaj zobaczycie za mną na zdjęciach, jest dzielnica pałaców, to są czy budynki, czy pałace. Piękne, każdy jest inny, z różnymi wieżyczkami, czy pozłacane. I oczywiście każdy otoczony ogromnym murem, a przy bramie stoją strażnicy z karabinami. I to jest rzeczywiście niebezpieczne. Ja tam, jak chodziliśmy tamtędy, to no, takie aż ciarki przechodziły po plecach, bo tam jest tak, że właściwie każdy może użyć broni i absolutnie nie poniesie za to odpowiedzialności. Potem są dzielnice już z blokami, ale takimi o wyższym standardzie, na przykład dzielnica Heliopolis, piękne apartamenty i potem już coraz biedniejsze bloki, gdzie właściwie one nie są wykończone, takie z betonu, no tak jakby, tak jak u nas zaczyna się dopiero budowę, to tak ludzie po prostu mieszkają. No i te już najbiedniejsze potem dzielnice, to oczywiście tam raczej no, nie można się tak zapuszczać gdzieś pieszo, ale jeden z szejków obiecał nam, że zabierze nas tam samochodem, to znaczy tylko będziemy przejeżdżać tamtędy. No wyglądało to naprawdę tak przygnębiająco, takie budynki najpierw też surowe, ulice takie no, wyschnięta taka ziemia, a potem już lepianki wzdłuż Nilu, które są budowane z odchodów zwierząt, głównie osłów, krów i tam po prostu ludzie mieszkają z tymi zwierzętami, to widzieliśmy i jak przyjeżdżaliśmy tamtędy, to grupka dzieci, takich bardzo biednych, ubrane w takie no, różne nawet szmaty bym powiedziała, ale bardzo uśmiechnięte, szczęśliwe i biegły przy samochodzie, a ten nasz znajomy każdemu dziecku dał tam jakieś pieniążki. Smutna sytuacja. No i jeszcze jedna taka dzielnica, to też właściwie ja nie mogłam w to uwierzyć, że na cmentarzu mieszkają ludzie. Te cmentarze wyglądają, tam są takie jak gdyby budynki, te groby są w formie takich budynków i tam mieszkają ludzie, którzy nie mają po prostu innego miejsca zamieszkania. Także jest to nieciekawe. No, staraliśmy się też odwiedzić tych ludzi, to znaczy otrzymywaliśmy zaproszenia od jednego szejka. Też tu zobaczycie na zdjęciu wewnątrz, no tak jak w pałacu, te przedmioty złocone. Potem też raz zaprosił nas jeden artysta, pianista właściwie, który grał na fortepianie w jednej z restauracji, w hotelu, tam słuchali go ludzie, zresztą bardzo, bardzo ładnie grał, był po Akademii Muzycznej i kiedyś zaprosił nas do swojego domu, mieszkał w bloku. No też wyglądało to tak nieciekawie, gołe mury, pamiętam w łazience też zupełny beton, tylko muszla, zlewozmywak, ale ci ludzie
Bardzo byli dla nas gościnni, nie mogę powiedzieć absolutnie nic złego. Chcieli też pokazać się z jak najlepszej strony. Nie spotkałam się absolutnie tam z żadnymi jakimiś złymi rzeczami. No jedno tylko tak nas po prostu ostrzegano, aby nie wypuszczać się za daleko i abym ja no, zakrywała wszystkie części ciała. Ja miałam, pamiętam, taką spódniczkę przed kolana, ale uważałam, że no, nie jest to krótka spódniczka. Dla nich jednak to była za krótka. Powiedziano nam tylko tyle, że właściwie ktoś mógłby mnie zabić i za to nie spotkałaby go żadna kara, bo kobieta jednak musi być zakryta od stóp do głów. I rzeczywiście później chodziłam mimo upału tylko w dżinsach, w takiej bluzce, która całkowicie mnie zakrywała. To na dzisiaj już tyle. Jeszcze mam wiele do powiedzenia na temat tego mojego pobytu w Egipcie. Dzisiaj już chcę Was pożegnać. Jeszcze raz pamiętajcie, zaglądajcie na kanał. Na samym dole kanału są takie kółeczka. Pierwsze to jeszcze jeden mój kanał, potem kanał syna i męża. Też bardzo proszę, słuchajcie tej muzyki i subskrybujcie. Do zobaczenia!